Próbująca odskoczyć od strefy spadkowej Cracovia w 18. kolejce PKO BP Ekstraklasy podejmuje znakomicie ostatnio spisującą się przynajmniej w lidze Stal Mielec, bo zarówno Stal, jak i Cracovia w minionym tygodniu odpadły z Pucharu Polski, ale to jest Ekstraklasa i tutaj walka o ligowe punkty od samego początku jest bardzo zacięta. Takuto Oshima ma doskonałą sytuację, ale genialnie broni Mateusz Kochalski. Christian Gettinger trafia w słupek w odpowiedzi. Mogło być 1-0 dla przyjezdnych. A to Kamil Glik w poprzeczkę. Minimalnie pomylił się były reprezentant Polski, że doskonale gra głową, to wiemy. Teraz zabrakło centymetrów. A to już kolejna akcja Stali Mielec. Strzelał Maciej Domański, obronił Sebastian Madejski. Jeszcze Michał Trąbka strącił śnieg z poprzeczki bramki Cracovii. Wciąż 0-0 i piękna interwencja Kochalskiego. To Artur Hoskonen próbował zaskoczyć bramkarza Stali. Za drugim razem trafił już tylko w boczną siatkę Benjamin Kalman. Kalman, co za gol! Ależ fantastyczna bramka Benjamina Kalmana. Trzecie trafienie Fina w tym sezonie i Cracovia od 69 minuty jak najbardziej zasłużenie prowadzi 1-0. Gettinger fauluje Makucha i w 79 minucie Damian Sylwestrzak dyktuje rzut karny, a 11 na gola pewnie zamienia Karol Knap. Czwarty gol Knapa. Cracovia prowadzi ze Stalą 2-0 i może prowadzić 3-0, ale Kochalski ratuje Mielczan po uderzeniu główką Virgila Gicy. To wprowadzony po przerwie Kajmeri Luoto i tylko 1-2 daje nadzieję, daje gola kontaktowego fiński napastnik, który dosłownie chwilę wcześniej pojawił się na murawie w 86 minucie. Jest już tylko 1-2. Meri Luoto tyłem do bramki w starciu z Glikiem udało mu się podać piłkę wprost na głowę Christiana Gettingera. Co za wejście z ławki rezerwowych Kaja Meri Luoto. Zupełnie niewidoczny w tym meczu był Iliasz Kurin. Za to Meri Luoto zalicza gola i asystę i w samej końcówce Stal odrabia straty. Fantastyczna remontada i remis 2-2. A przypomnijmy, że w pierwszej kolejce to przecież Stal prowadziła w meczu z Cracovią w Mielcu 2-0. Ostatecznie skończyło się remisem 2-2. Teraz sytuacja odwrotna. Stal odrabiała straty i odrobiła. Cracovia już w 8 meczu z rzędu nie potrafi wygrać, chociaż była naprawdę blisko. Cracovia, Stal Mielec 2-2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.